okłamują nas z każdej strony. Jedni, którzy mówią więcej, i drudzy, którzy mówią mniej. Według jednych do szczęścia trzeba samodyscypliny, siłowni, diety i wyrzeczeń. Według innych potrzebny jest najnowszy smartfon, samochód, osiągnięcia, tytuły, stopnie, wywalczenie swojej pozycji w hierarchii. Jedni i drudzy nas okłamują. Jedni i drudzy mówią: potrzebujesz jeszcze czegoś, żeby móc cieszyć się życiem. Potrzebujesz jeszcze czegoś, żeby być szczęśliwym. I nie ma w tym nic złego, że jesteśmy w formie, że właściwie się odżywiamy, że osiągnęliśmy coś. Kłamstwem jest jedynie to, że potrzebujemy czegoś jeszcze, żeby być szczęśliwymi, że to, co mamy, nam nie wystarczy. Lubię bańki, dlatego że są ulotne, dlatego że nie da się ich zatrzymać, dlatego że są dokładnie takie jak życie. Są tu i teraz. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, wersetach 4-5, napisał słowa, które będą podstawą kazań na najbliższą niedzielę. Wszystko bowiem, co Bóg stworzył, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, lecz przyjmować z wdzięcznością, bo jest uświęcone przez Słowo Boga i modlitwę. Jesteśmy zachęceni do zupełnie innej postawy niż ta, którą słyszymy. Od tych, którzy mówią więcej i od tych, którzy mówią mniej. Cały czas przekonują nas, że do szczęścia trzeba czegoś jeszcze, że szczęście mieszka w jutrze, w kolejnym dniu, kiedy osiągniemy coś, zdobędziemy, zrzucimy 5 kg, zrobimy sześciopak, zaczniemy biegać, osiągniemy jakieś wysokie stanowisko czy miejsce. A w Słowie Bożym jesteśmy zachęceni do przyjęcia z wdzięcznością tego, co mamy, życia jako daru i cieszenia się drobnymi momentami, drobnymi chwilami, drobnymi cudami, które mamy na co dzień. W Polsce taka postawa może dziwić, że ktoś powie: mam dosyć do życia, mam tyle, ile potrzebuję, a nawet mam trochę więcej niż mi trzeba. Niektórzy są przekonani, że musieliby dostawać, zarabiać 10 baniek każdego dnia, żeby być szczęśliwymi, żeby mieć na wszystko, czego tylko chcą. A ja się zastanawiam, czy nie jest tak, że każdego dnia mamy co najmniej 10 cudów, 10 darów, 10 prezentów, które dostajemy. I czasami nie widzimy tego. Czy jesteś w stanie znaleźć 10 baniek każdego dnia, 10 cudów w swoim życiu i przyjąć je z wdzięcznością?